Hej, to wszystkich postaram się w kolejnym filmie z serii Final Fantasy 4. Ostatnio zobaczymy, jak właśnie w tym oto tutaj miejscu. No i dzisiaj ruszymy do wieży Zod, aby tam dotrzeć na jej szczyt, prawda, i uratować naszą Rosę. Także lećmy. Tak jak wspomniałem, tutaj mamy właśnie miejsce, taki portal, dzięki któremu możemy powrócić do Troi. Ale tak. Naszym celem jest w sumie bardziej właśnie tutaj przejście tej wieży. No i cóż, pozostaje nam tylko przejście i pierwsze piętro, na którym kryją się dosyć mocni często przeciwnicy. I na początek mamy tutaj taką wiedźmę. W sumie one są całkiem fajne, bo możemy od nich kraść manę i dwa jakby, nie wiem, kukiełki, manekiny, kukiełki raczej. A więc tak, z nimi raczej nie powinienem mieć jakichś większych problemów. Także batalia, czas zacząć. Więc tak, Cecil, uderz, wiedźmę, tak, one przywołują też magię. Dobra, tu zróbmy kick na wszystkich, Sid. W sumie zrób analizę, zobaczymy, na co oni są podatni, na co nie. Właśnie, używają na nas magii. To prawda, te ich magie wcale nie są zbyt mocne, więc w sumie powinniśmy sobie poradzić bez większych problemów. Teraz zobaczymy, na co są słabi, na co są na wszystko obojętni, ale widzimy przynajmniej, ile mają HP. Dobra, no to jedną marionetkę uderzymy. A Cecil, uderz w ostatnią. Albo wiedźmę, bo wiedźma nie, wiedźma nic nie robi w sumie. Ale tak, ich magie są naprawdę słabe, ale niech was nie zwiedzie to. Kiedy uderzą parę razy, no to mogą naprawdę jednak zabrać coś, nie coś. Ale to nie są przeciwnicy, których się trzeba bać tutaj. Oj, nie, nie. Są dużo gorsi. No uderz rzecz, no. Wykończ to. Narzuca na siebie Breska. Szkoda, że od razu Breska na siebie narzucił, bo Bresk sprawia, że po prostu postać bądź monstrum może nas tylko atakować atakiem fizycznym. W sumie nie pomniałam się, jakby to zarzucone było na jedną z moich postaci, bo wtedy atak jest nieco wzmocniony. Dobra, więc troszeczkę się podlecieć trzeba, bo troszeczkę jednak dostałem tą magią od nich. Cecilu, oj, w sumie many sobie nie odnowiłem. Bardzo mądrze zrobiłem. Więc pozwólcie sobie, że wrócę się na chwilę i najzwyczajniej w świecie rozłożę namiot. No jednak, podleczyć się trzeba. No niestety zapomniałem, mogę w sumie też skorzystać tylko z spody, chociaż namiotów mam dużo. To jakoś to będzie, 13. Dobra, szybka akcja lecząca. Many się przydadzą. No i okej, powinniśmy już być w pełni sił, więc teraz możemy z powrotem lecieć do wieży Zod. No dobra. Jesteśmy z powrotem. Także chodźmy. Możemy w sumie te miejsce obejść na dwa sposoby, bo tutaj naprawdę przechodzimy w koło jednej jakby takiej tutaj w środku kondygnacji, czy jakby to nazwać. Kiedy tutaj przejdziemy, tu znajdziemy Flame Mail, czyli zbroję, która uodporni nas na ogień. I warto bardzo, warto ją dać jednej z naszych postaci, a na przykład tą postacią może być Cecil. I damy ją zamiast Knight's Armor, damy Flame Mail. Co prawda obniży nam to Spirit, ale zna nam odporność... Aha, na lód, nie na ogień. No dobra. Więc jeszcze pewnie będzie gdzieś Ice Mail, która będzie nas chroniła przed ogniem. No dobra, ta ochrona, jak i kilka innych się na pewno przydadzą, ale od tej walki trzeba uciekać jak najdalej. Kiedy widzimy dwa takie duże niebieskie cuda, wiemy, gdzie pieprz rośnie. Gdy widzimy jedno, możemy próbować, ale z dwoma nie zadzieramy. Oj nie, gdyż one po prostu są w stanie jednym prawie uderzeniem nas wykończyć. Dobra, jeszcze przejdźmy w koło tam. Dobra, to co to jest? To są jakieś... Co to jest? Purple Bravius. Nie wiem, na co to jest dobre, nie wiem, co jest na to dobre. Ale widzę, że atak fizyczny chyba za wiele tutaj nie zdziała. Stąd też i... Ale ma słabość do jednego z elementów tela, znaczy się nawet, chyba ognia. Więc tak, chyba bym musiał użyć jakiejś białej magii, więc... Firaga nie... Fira myślę, że na nich wystarczy. No jak sobie widzicie, zabrałem nam nawet... Nie mało.
Dobra, jeszcze ewentualny kit na dobitkę. One są właśnie dosyć odporne, jeśli chodzi o obronę, dlatego trzeba użyć magii. Sporo expa. Gdzie tam? Zero itemków, zero prawie expa. Mniej niż 1000, no. Nam to walili z Dekrza. Dobra, pójdźmy tutaj w koło teraz. No tak, ale fajnie, że są te wiedźmi, od nich można kraść manę. Dobra, tu mamy przejście jakieś dalej, ale ja chciałbym zwiedzić całe piętro. Także tego. Dobra, Cecil. Wykończ jedną marionetkę. Ty też. A ty, klik na wszystko. A my teraz użyjemy Black Magic i... Mamy gdzieś Osmose? Mamy Osmose. Możemy kraść manę. No to kradzieniemy! Tylko Tella... O kurczę. Żyje! Dobra. Hiura. Błagam cię. Niedobrze. Tylko w Cecila! Co za fart! Dobra, używamy Osmose. Pokażę wam, jak to działa. To ciągnie 5 many, ale odzyskujemy many 40. Rozumiem. Dobra, Seed, uderz. Wiedźma może być. Dobra, teraz szybko kick. No tak, hity po 200 w nas, po 100. Nie jest tu dużo. Ups. Yang słabnie. Ale używa kika i to chyba już wykończy naszych przeciwników. Tak jest. Także jest tutaj skąd brać manę tak naprawdę. 1111 expa. No to już powoli jakoś to idzie. Dobra, znów użyjmy teraz magii. W sumie Cecil ma więcej magii niż Tella. Nie wiem dlaczego, nie wiem, worry. Magic, magic. Kolejny kind of magic. Cura i na nas wszystkich. Plus jeszcze dodatkowo może na Yangu, bo on trochę więcej oberwał w tej walce. Dobra, tu nie ma nic, ale warto rozwidlić całą tą wieżę. Jeszcze tu jest taki zaułek. I mamy 100%. I za ukończenie 100% wieży dostajemy 5 Zeus Wrathów, czyli gniewów Zeusa, które przywołują Thunder. Ja nie, z lodowcami aż nie będę bił. Ten tutaj centaur, czy jak to się zwie, nie jest groźny, a przynajmniej nie aż tak bardzo jak tamte, prawda, niebieskie stworzenia. Tak, kiedy przejdziemy tutaj, przyciskamy A i po prostu otwieramy się drzwi i możemy przejść na piętro drugiej wieży Zof, która w sumie jest wyposażona w nieco inne gatunki monstrów. Tak, warto rozejrzeć się po całym. Dobra. Bo znów możemy dostać jakieś ciekawe itemki. Dobra, tu mamy skrzynkę, w której kryje się Flame Sword i niestety przeciwnicy! I jest to przeciwnik kolejny, nowy. To jest to samo lodowe... To chyba się nazywa Flame Lizard, ale nie jestem pewien. W każdym razie one są naprawdę bardzo, bardzo... silne. I tak, zanim zaczniemy coś robić, najpierw zamienimy szpony Yangowi na lodowe. Nie wspomniałem o tym, ale możemy je tak w ten sposób wymienić. Dobra, teraz go uderzymy, tu też go uderzymy, a Tella użyj białej magii i slow. Gdyż ten przeciwnik używa bardzo mocnego ruchu Scorch, który uderza wszystkich członków drużyny. No i zabiera to naprawdę bardzo dużo. I ten przeciwnik ma również bardzo dużo HP. Więc nie żałujmy tutaj magii. Black Magic Blizzaga czy Blizzara? To jest Blizzaga, ciągnie 30 many, Blizzara 15. No dobra, Blizzaga, niech będzie. Tak jak mówiłem, dużego kalibru potwór, to dużego kalibru magii też trzeba użyć. Cure. Dobra, na Tellachu troszeczkę go podciągniemy. Dobra, Seed, uderz. W sumie mogłem tylko przeanalizować, to byśmy zobaczyli, ile HP ma dokładniej. Dobra, żeby obyśmy tylko zdążyli go wykończyć. Bardzo dobrze, że narzuciłem za niego slowa, to przynajmniej będę miał większe szanse, że wykończę go, zanim on to zrobi.
2000. Dobra, padł. Czyli około 4-3 tysięcy weźmiemy. Ale za to dostaniemy całkiem sporo expa. Bo aż 3000. Za jednego, a gdybyśmy spotkali na przykład dwa, to ale nie chciałbym spotkać więcej niż jednego. Jeszcze z jednym jako tak dajemy sobie radę, ale z większą ilością byłoby ciężko. Dobra, nie wiem. Uderz, ty użyj. Dobra. Nas wszystkich. Seed. Teraz analizowałem. Nie, a to przeanalizujmy. A ty Black Magic. Teraz zobaczymy, ile on mają HP w ogóle. 400. No dobra, więc... A nie, spróbujmy Fire'a użyć. Bo tego prawie Fira gdzieś się zabrało im po 7 sztuk, więc Fire powinien zadać jakieś mniej więcej optymalną liczbę HP. Przynajmniej tak myślę. Raz, dwa, trzy. Po 200. Ale chyba to Fire ciągną mniej many, niżeli dwie Firy. Tak, ma jeszcze trochę tych HP. Dobra. Cure. Aha, mi się dostało. Black Magic. No... Tak, Fire ciągnie 5, a gdyśmy użyli Firy, to zabrałby nam 15. Więc te Firy się trochę bardziej opłacają, jeśli chodzi przynajmniej o manę, bo jakby... Patrząc na nasze stracone HP, to wychodzi to trochę średnio. Dobra. Muszę kontrolować czas nagrania. Oj, chyba będzie level up ta Cecila. Tak jest. Poziom 29. I nauczyliśmy się teleporta. O, jak miło. Dzięki teleportowi będziemy w stanie się chyba przenieść stąd. Teraz zobaczymy Tela, nie Cecil. Aha, tak, ale niestety stąd nie. Więc tak, aha, miałem jeszcze podleczyć Telaha. Tela trzym się. No i tak może jeszcze wszystkich, tak dla pewności, że nam HP nie braknie. Dobra, przejdźmy się tutaj. Dobra, to już odkryte. Aj, znowu monstra. No tak, ich tutaj jest całkiem sporo. O, Improvement Strike, to lubię. Więc tak, Black Magic, no to tutaj żyjemy Fury już na wszystkich. Seed, uderz, Yang, uderz, Cecil, uderz. Dobra. No tak, krytyczny, ale dobra, leci Fira. Przynajmniej drugi nas nie uderzy. Przynajmniej tak myślę. Dobra, i wygodził się wszystkich. Nawet nie popatrzyłem, jak to coś się nazywa. To coś, co przypomina sobie. Dobra, jakiś wypis tekst. Jak tamto nam wpadnie, to jest całkiem fajnie. No i tutaj nasz Stella rośnie w siłę, poziom 31. I Seed w końcu też rośnie w siłę, poziom 27. Najbardziej nam zalega z levelem. Ach, szkoda. Dobra, tutaj mamy przejście dalej. Ale tam, jeżeli się przejdziemy, będziemy mieli coś jeszcze do odkrycia i być może jakąś skrzyneczkę. Tak, odkryjemy kolejne fragmenty mapy. No i znów mamy przeciwników. O, i tutaj mamy, zaraz, to jest chyba Stone Lizard, o ile się nie mylę. Ich jakoś szczególnie się bać nie musimy, przynajmniej tak mi się wydaje. Na pewności użyjmy Protect. O, Stone Gaze, Petrify'a na nas narzucają. Dobra, kick na nich wszystkich. Seed. A to jest Ice Lizard. A. No dobra. Uderzmy tak. Nie wiem, czy... Nie, to na nich pewnie będzie dobry ogień. Więc użyjmy Fury na wszystkich. Dobra, zobaczmy kick. Oby im nie dodało. Dodało! No dobra, czyli tak, wiemy już kogo nie atakować. O, wszystko jest podatne na ogień. Ciekawe, o, wow. Wow. Troszkę nam przywalili. Dobra. Kurczę, Yangiem nie mogę nic bardzo zrobić. Już pomu nie będę wymieniał. Dobra. Brace. Mamy item, flame rod. Może wykończymy jedną chociaż. Używając Brace, Yang staje się dużo bardziej wytrzymały. Dobra, 490. Myślę, że będą mnie fizycznie bardziej atakować, choć też atakują. Dobra, kolejny raz Stone Gaze. Na szczęście bez efektu. Dobra, przeanalizujmy je. Aha, już padają. Dobra. Więc Stella Flame Rod. 300 HP mamy.
Żeby tylko Yang się jeszcze w kamień nie zamienił, to będzie dobrze. Dobra. Za 500. Pokonaliśmy ich! Za tych też trzeba będzie spływać spa. 1500. No nie, tak dużo. No ale już chyba troszeczkę straciliśmy nie tylko many, ale i zdrowia. Znów magia Cecilia się przyda. Kurczę, many mi się kończą. Dobrze, że dostaliśmy całkiem sporo substancji leczących. No i fajnie byłbym spotkał takich oponentów, których mógłbym troszeczkę many wyciągnąć osmozem. No i mamy 100% piętra drugiego, za którego dostaliśmy Heavenly Wrath. Cóż to takiego jest? Gniew niebios przywołuje Thundrę. No proszę. Czyli po zastosowaniu przez Telaha mogą być całkiem użyteczne. No dobra, jak tam stoimy z czasem? 15 minut, a to możemy. Może nam się jeszcze uda zwiedzić piętro trzecie, lub przynajmniej jego część. Dobra, ja tutaj nie będę się z tym bił, bo musiałbym używać many. Na 148, a co to przy moich 72 tysiącach? No, musiałbym właśnie używać many, która będzie mi potrzebna do zrobienia chociażby osmoza. No, jesteśmy na piętrze trzecim wieży Zod. I w sumie te piętro chyba będzie nas przynosiło... O kurczę. Co to jest? Black Knight. Dobra, uderz mi jednego. Uderz... nie, Protect. Oni uderzają bardzo mocnym atakiem fizycznym. Przeanalizujmy ich jeszcze dokładniej. I tu użyjmy jeszcze Flame Roda. Dobra, Seed, analizuj. Zobaczmy, na co są podatni. Chociaż mi się zdaje, że chyba na nic. Dobra, przeanalizowaliśmy wszystkie cele. Och, nie trafił. Oni mają dosyć właśnie niską cenę. Wszyscy nie trafiają, ale jak już trafią, to słabość do ognia mają. Dobrze wiedzieć. Absorbują nic. A mają słabość też do światła, więc atak Cecilia byłby na nich dobry. Lodowy szpon. Cecil, uderz. My Seedem uderzymy w tego drugiego. Walczmy z głową. Dobra. Teraz Yang uderz po raz kolejny. A widzicie, nie są wcale tacy mocni. Znaczy w sensie wytrzymałości, bo jak potrafi ją przywalić. Z tego co pamiętam. No i Yang zdobędzie kolejny poziom. 1000 tekspa, czyli też całkiem. Całkiem. No dobra. Pójdźmy dalej. Zobaczymy, dokąd nas doprowadzi ta droga, jak pójdziemy prosto. Tak, tu mamy tyle tych rozgałęzi. Nie trudno się tu zgubić. No i jeszcze lodowe jaszczury. Dobra, Cecil, uderz. Seed. Uderz w jaszczura. Tela, użyj item. Flame Rod. Na jaszczura, one mają ponad 1000 HP. Ale z Flame Rodem to nie powinno być jakimś większym problemem. Seed ma Petrify. Nie dobrze trochę. Kontra Blizzara, wow! Wow! Dobra, Cura. Na Telahu, dobrze. Dobra, rozwalmy Mrocznego Rycerza. Mamy tutaj uderzenie w jaszczura. Będzie nas kontrował, jeszcze nie. Dobra, Flame Rod na tym drugim. Wykończmy chociaż jednego, a ten jeszcze zdążył przywalić. Dobra, Flame Rod. Dobra, pokonaliśmy jednego. Dobra, tu się tam wzmacniaj jakoś obronie, nie? Dobra, i atakujmy. Brace! Tak, teraz... Yang będzie w stanie przytrzymać prawie wszystko. No i teraz szybki atak Flame Rodem. To już powinno załatwić sprawę. Tak, bo ma 300 HP. Weakness do ognia. Jedną z sposobem pokonaliśmy kolejną partię przeciwników. Dużo jakby nie patrzę trochę na przemysł, to jeszcze dostaliśmy lodowe strzały. Jako, że już takie mamy, to będziemy mogli je sobie sprzedać. No i znów trzeba użyć magii. Aha, fajnie by było jej użyć, ale trochę z maną stoimy ciężko. To daje 50 many. Eter. No to poodnawiajmy troszeczkę many naszym postacią i teraz będziemy mogli się podleczyć troszeczkę.
Więc Cecil, użyj Cure na Talahu i na sobie dwa razy. Dobra, chodźmy tędy. Tak, no tutaj możemy obejść w kółko trochę, no dobra. Ależ, labirynt. Dobra, teraz trochę tędy. Co tutaj sobie przechodzę, patrząc praktycznie na dolny ekran. No dobra, mam znowu przeciwników. Podobny zestaw, tylko trochę odwrotnie. Odwrócony. Dobra, uderzamy. Najpierw tego chcę zniszczyć. Tela, już używaj flame rodów. Daj ci flame rod. Chyba one kontrolują dopiero jak użyjemy swego rodzaju magii na nich. Dokładnie, albo czegoś z ognia. Bo nie rzecz ujmując. Dobra. Ja w sumie na tym piętrze. Dobra, wymienimy szpony lodowe na. Nie! Item na ogniste. Dobra, Cecil, ty lecz Telaha. Bo on znowu ledwo żywy. A my uderzmy i zniszczmy jednego z jaszczurów. Dobra, teraz mamy ogniste szpony. Z ognistym szponem ta walka stanie się dużo prostsza. Pozabieramy 9 stówek. Dobra, podleczmy szybko Telaha. I myślę, że już Ataxida nie, Ataxida jeszcze nie wystarczy. Ktoś będzie musiał jeszcze pomóc, Cecil. Albo Young. Dobra, to widać, to Yanga będzie od... A jednak to Cecila. Należał ostateczny cios. No i tym odsłonem pokonaliśmy kolejną partię przeciwników. 2144 expa. 62. Co ja mówię? No dobra, czyli piętro trzecie, tutaj już tak wszystkie te zaułki żeśmy przeszli. No to pójdźmy do końca, gdzie prawdopodobnie jest przejście dalej. Safe jakimś się przyda. O! Teraz mam do czynienia z kolejną partią przeciwników. Z kolei ci... Znaczy, tu mamy dwie, nie wiem jakby to powiedzieć... Kubitki, że tak powiem. One są chyba... ani podatne, ani odporne na nic. W każdym razie ten żółw duży jest... no po prostu pochłania ogień. Więc z kolei znów chyba będzie trzeba przerobić troszeczkę nasze ekwipunki. Dobra, w każdym razie tak. Cela, użyj flame roda na jednej z nich. Seed. Zróbmy analizę, zobaczmy co jest dobre na co i tak dalej. Dobra, rozwal soldier, żołnierkę. Tak, one są naprawdę mocne. Dobra, zróbmy protekta na nas wszystkich. Dobra, przeanalizowaliśmy wszystkie cele. No okej. Okay. Jak uderz. Za 6 stów. Kontra, buff Telaha, kurczę, padł nam. No dobrze, chociaż Tela ma najwyższy poziom z nas wszystkich, więc tragedii takiej mocnej nie ma. Dobra, ile to ma HP? Co już nic. Dobra, więc ja zrobię... Nie, kick nie byłby dobrym pomysłem. Kurczę, tracę czas. Atakujcie. Seed, uderz. Cecil, uderz. Miss! No nie, nie załamujcie mnie. Dobra, zaraz nam padnie kolejna postać. Na szczęście nie trafiają wszyscy, więc Cura. Dobra, Seed, błagam cię, teraz nie spudł. Dobrze, mieliśmy dwie żołnierki. Czy jakby to inaczej powiedzieć? Kobiety w wojsku. Dobra, troszeczkę się podleczyliśmy, więc teraz tak. Nie wiem, Yang. Chyba będziemy już musiał zmienić znowu szpony na szpony lodowe. Seed, uderz, Cecil, uderz. Tak, bez młota to nie robota i Cecil, atak. Zaraz Yangiem to cudo dobijemy. Cios krytyczny! No skubanie, no 2700, no to nie tak zaraz to dobijemy. Może użyjemy Hypotiona. A to wtórzę Seeda, bo on mniejsze obrażenia będzie zdawał niż Cecil, przynajmniej tak myślę. Dobra, hypo uczę. Yang, atakuj. Dobra, plus 500 HP. Dobra, weakness. Cecilowi się mana powoli kończy.
Znów Sida! Przecież on jest w tym nim rzędzie, miał być mniej podatny na ataki. Ale dobra, chyba zaraz go wykończymy. Sid, zadaj ostatni cios. Błagam cię, nie spudłuj. Nie krakałem. Dobra, Cecil, uderz pierwszy przed żółwiem. Jest! Uff, może nie był aż taki mocny, ale dosyć wytrzymały. No i sekretaria na paru. Może to i dobrze, reszta 6200? Trafi do innych, trochę poziomy wyrównane. Teraz u biedaku trzeba cię ożywić. Użyjmy Phoenix Downa. Tak myślałem, że się przydadzą. Zaraz, potem daje nam 100 HP, więc... Później mogą nam się nie przydać. A many nam się kończą. Choć pewnie znając życie, wykorzystam itemy, wykorzystam wszystko, a tu zaraz save będzie. Tak. Wolałbym nie, ale dobra. Chociaż nie pogardziłbym save'em, prawdę mówiąc. Dobra, mamy 100%, mamy 100%! I teraz z pozorem dostajemy Blue Fang. Blue Fang to jest kolejny nowy przedmiot, mam już 26 minut nagrania, ojej. I tak, mam nadzieję, że zaraz będzie jakiś save. Przynajmniej powinien być. Blue Fang to przywołuje bardzo mocny atak oparty o elektryczność pioruny raczej. Dobra, mamy kolejne przejście. Błagam, save. Save, mamy czwarte piętro. Dobra, tak, chodźmy tutaj. Obchodźmy Yangię. Albo Telohan, on fajnie biega. Ta pelerynka mu tak lata. Dobra, kolejne monstra i kolejny wojskowy zestaw, jakby tu się z nimi uporać. Najlepiej używając kick. I być może lepiej protect na nas wszystkich. I nie wiem. O, wiem. Flame Rat na czarnym rycerzu. I młotem ich. Za 200. Kontra-atak. Za 300. Yang się trzymaj. Trzymaj się, Yang. Dobra, Cecil. Dobra, wykończymy już ich. Dobra, Cecil bardzo dobrze, broń. Broń ich. Broń naszych. Dobra, tam Soldier Nis ma trochę sporo HP, więc na niej się skupmy. Kurczę, trzymają się wszyscy, prawie. No to niedobrze, niedobrze. Dobra, jak kopniak. Na obu. I wykończyliśmy wszystkich przeciwników. Ale dowalili nam naprawdę mocno. 2000, namiot. Może się przydać. Ale tak, no kurczę. Mamy kryzys many. Bo Cecil ma many aż 2. Dobra, Yang. Użyj cure na nas wszystkich. 9 many to ciągnie. Ale patrzcie, jaka efektywna jest cura z tego Telaha. Naprawdę, dużo bardziej niż cura Cecila. Dobra, gdzie jest safe? Może za tymi drzwiami. Co my tu mamy? Piętro piąte. Co prawda tutaj to piętro jest tak podzielone i nie każda część piętra doprowadzi nas do piętra kolejnego. No to tymi jaszczurami, tymi dużymi nie mam najmniejszego zamiaru się borykać. Chodźmy stąd. Tak, i była wiedźma, z której mówiliśmy Krasmanę, ale... Dobra, czy będzie tu safe? Proszę was. Save. Jest save! Mamy save'a. Tym oto sposobem możemy użyć jednego, nie potiona, tylko namiotu. W ten sposób, no, odnowimy chociaż manę naszym postaciom. O, jakie błogie miejsce, gdzie możemy zapisać. Oczywiście jeszcze wrócimy się na piętro czwarte, bo tam nie ukończyliśmy wszystkiego. Chyba. Więc tak, ale w dzisiejszym filmie z serii Final Fantasy 4 to będzie już wszystko, bo już dość długi, więc ja zapisuję grę i żegnam się z wami i wszystkimi tutaj postaciami. Także do usłyszenia w kolejnym filmie, to cześć wam! Zapraszam was również na moje pozostałe filmy.